Witamy Państwa bardzo serdecznie w studiu Dziennika Gazety Prawnej na Kongresie Perły Samorządu. 8 raz już Kongres Perły Samorządu, 12 raz ranking Perły Samorządu. No i jak zawsze w samorządach dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy i zmieniają się samorządy i zmienia się otoczenie samorządów, ale też bardzo mocno zmieniają się wyzwania, które przed samorządami stoją. O tym wszystkim porozmawiamy z naszym gościem. Powiedziałem z gościem, ale tak naprawdę z gospodarzem, Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. No bo jest pani gospodarzem tutaj, my jesteśmy gośćmi. Powiedziałem o tej zmianie, no w jakimś sensie pani też jest symbolem zmiany w samorządzie Gdyni, ale pojawia się pytanie, na ile też zmienia się rzeczywistość, jeżeli chodzi o wyzwania, które stoją przed samorządami, na ile zmienia się sposób zarządzania zadaniami samorządów we współpracy z mieszkańcami i we współpracy z władzą centralną. Jeżeli pani by miała powiedzieć, co jest dla pani teraz najważniejszym, najciekawszym, najistotniejszym tematem, największym wyzwaniem, oprócz oczywiście poukładania pewnie administracji teraz wewnętrznie, to co by to było? Co jest najtrudniejsze, co jest najciekawsze, co jest największą zmianą? To jest bardzo dużo wątków w jednym pytaniu, panie doktorze. Ja wtedy raz wyjdę, poczekam, po prostu pani będzie mówiła. No więc może zaczynając od chyba środka, to współzarządzanie z mieszkańcami. To jest coś, czego mieszkańcy wspólnoty samorządowej, myślę, że nie tylko Gdyni, ale wielu wspólnot samorządowych na terenie całej Polski, bardzo oczekiwali i te ostatnie wybory to było właśnie takie pokazanie świadectwa, że mieszkańcy tego oczekują. Jeżeli chodzi o Gdynię, no to tutaj to współzarządzanie z mieszkańcami raczej miało charakter minimalny, jeżeli nie de facto żaden. I na tych hasłach daliśmy radę pokonać byłego pana prezydenta i większość radnych, którą dotąd stanowili radni samorządności Wojciecha Szczurka. Także ta potrzeba bardzo duża jest i zadaniem każdego gospodarza jest na tą potrzebę odpowiedzieć, jeżeli chce się tylko oczywiście zarządzać miastem w taki sposób, jak się obiecało. A jak to może praktycznie wyglądać? Ja pamiętam, kiedyś byłem na takiej konferencji w Europejskim Centrum Solidarności, tu obok w Gdańsku, na której Fundacja Państwo pokazywała wyzwania związane z tym, że jak się wciąga różne grupy mieszkańców do współpracy, to czasem jest tak, że największy wpływ mają nie ci, którzy mają największe potrzeby, ale ci, którzy są najlepiej zorganizowani czy najmniej wykluczeni cyfrowo. I to jest olbrzymie wyzwanie w takim współzarządzaniu. To jest olbrzymie wyzwanie. Powiedziałabym też, że czasem przewagę mają ci, którzy po prostu są najgłośniejsi. A to jest zadanie prezydenta, żeby tych grup, które takiego dostępu do głosu, do mediów cyfrowych, do informacji o tym, że w ogóle jakieś konsultacje się odbywają, takiego dostępu prostego nie mają. No w Gdyni to kulało. Ja brałam udział jeszcze jako zwykła mieszkanka w konsultacjach dotyczących zagospodarowania terenów Polanki Redłowskiej, która jest dla Gdynian bardzo istotnym miejscem, takim wręcz symbolicznym. To było bardzo smutne, ile osób przyszło na te konsultacje. Myślę, że powodem było też to, że o tych konsultacjach niewiele osób wiedziało, ale też to, że poprzednie konsultacje, które się odbywały, pomimo zakończenia tamtych etapów konsultacji, nie powodowały zrealizowania tych projektów. Więc to takie osłabienie zaufania do władzy. I tutaj, jeżeli chcemy, żeby mieszkańcy brali udział w konsultacjach, w współzarządzaniu miastem, to musimy też odbudować zaufanie do władzy samorządowej. Jednym z paneli, który jest na Kongresie Perły Samorządu, to jest taki panel cyfrowy. Ja rozmawiałem z panelistami, przygotowywałem się do tego panelu. Oni zwracali uwagę na to, że my mamy bardzo dużo puzli w tym takim e-państwie przygotowanych, ale one się wszystkie jeszcze nie domykają, między innymi po to, żeby móc się lepiej za pomocą narzędzi cyfrowych komunikować, na przykład włączyć mieszkańców do współpracy. Zastanawiam się, na ile to będzie też taki kanał, który będzie bardzo ułatwiał to takie współzarządzanie. No to musi być kanał, bo to są narzędzia, które współzarządzanie zdecydowanie są w stanie ułatwić. Natomiast dzisiaj mnogość tych aplikacji i też to, że niektóre aplikacje ze sobą w ogóle się nie komunikują, powoduje u osób, które nawet nie są wykluczone cyfrowo, ale na przykład
od takiego pokolenia jak moje lub młodsze, gdzie my tą cyfrowość już mamy taką wręcz wyssaną z młodości, to powoduje frustrację i zniechęcenie do korzystania z tych aplikacji. Ja z gdyńskich aplikacji nie korzystam. One są dla mnie nieintuicyjne, nieczytelne i na pewno tutaj jest dużo do poprawy. Tak samo jak wychodząc poza obszar aplikacji, ale dostępu do informacji. Do niedawna jeszcze nasz Biuletyn Informacji Publicznej był tak nieczytelny, że nie dało rady tam znaleźć informacji, których szukaliśmy. I to też jest pewna cecha, którą musimy zapewnić mieszkańcom, żeby oni chcieli się interesować miastem, żeby ta informacja była łatwo dostępna i żeby nie trzeba było wkładać dużo energii w wyszukiwanie. Z takich tematów, o których rozmawiamy z samorządowcami, ja mam wrażenie, starając się zebrać informacje, co dla nich jest ważne, co jest dla nich problemem, wracają tematy bardzo mocno, wracają tematy energetyczno-klimatyczne jako olbrzymie wyzwania. Nadal komunikacja jest olbrzymim wyzwaniem, polityka gospodarcza też, która jest bardzo różna w różnych samorządach. Co jest dla Pani, właśnie jakby wychodząc poza ten obszar komunikowania się z mieszkańcami, co jest dla Pani najciekawszym, największym wyzwaniem, najważniejszym tematem też, jeżeli chodzi o polityki samorządowe? Ja tutaj nie wskażę takiego jednego obszaru, bo wszystkie te trzy, które Pan redaktor wymienił, są bardzo istotne i jeszcze do tego dałabym radę kilka zagadnień dołożyć i tą listę wydłużyć. Jeżeli chodzi o komunikację publiczną, to musimy na nią patrzeć jako na coś, co będzie przyszłością. No, ten transport prywatny, niezależnie od tego, jak wygodny, jak bardzo byśmy chcieli zostać przy tej formie transportu, on jest nieprzyszłościowy i aczkolwiek nie można zwalczać jednej grupy drugą grupą, czyli grupy kierowców, grupą korzystającą z komunikacji publicznej, o tyle ta oferta komunikacji publicznej, żeby mieszkańcy chcieli z niej korzystać, musi być coraz bardziej atrakcyjna. No, tutaj jest dużo do zrobienia, tym bardziej, że przed nami duże inwestycje drogowe i ta komunikacja musi też pełnić taką funkcję ułatwiania przejścia przez ten czas remontów. Jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, to ściąganie do miasta nowych inwestorów zapewnia miastu dochody, więc to nie jest element, o którym w ogóle możemy zapominać. Natomiast na pewno jest to element, który należy powierzyć fachowcom. Ja nie jestem ekonomistką, ja nie jestem osobą, która potrafi zarządzać polityką gospodarczą, więc tutaj to zadanie powierzyłam osobie, która ma kompetencje w tym obszarze i będę obserwować, ale z taką nadzieją, że to będzie takie pole, które ulegnie szybkiej poprawie. Mieszkalnictwo jest bardzo dużym problemem. Właśnie to bardzo mocno, ten temat bardzo mocno wraca i na poziomie takiej ogólnej debaty politycznej, ale tak jak patrzyliśmy na przykład na ankiety wysyłane do nas w ramach rankingu, to ten temat wraca w różnych odsłonach, albo rewitalizacji tkanki miejskiej, albo energooszczędności, no, albo próby budowania zasobu mieszkaniowego. Nie mówię, że koniecznie nowych budynków, bo to czasem jest, to są różne polityki. Jak Pani widzi ten temat? No tutaj z jednej strony oszczędność energetyczna, wymiana pieców w Gdyni jest w toku, ale musimy to posuwać do przodu, bo pomimo, że Gdynia jest tym miastem nadmorskim, my tutaj z jakością powietrza nie mamy aż takich problemów jak reszta Polski, to jednak są dzielnice i rejony, które bardzo poważnie są dotknięte problemem smogu. Oczywiście nie takiego jak na południu Polski, ale wciąż jednak jest to temat istotny. Mieszkalnictwo i w ogóle lokale komunalne, polityka mieszkaniowa w Gdyni w zasadzie nie istniała. I też znowu muszę powiedzieć, że to jest bardzo ważny obszar do zagospodarowania. Tak jak wspominałam, tych obszarów jest bardzo wiele i nie damy rady wyciągnąć jednego najważniejszego. To ostatnie już pytanie. Pamiętam, kiedy była pierwsza kampania Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy, on, jego sztab komunikował, to było dla mnie zaskoczenie, takie zdanie padło w pewnym momencie, że w zasadzie to jakby ludzie już nie potrzebują koniecznie nowych wielkich autostrad, dróg czy linii kolejowych, ale dobrego życia też, że miasto ma zadbać też o jakość ich życia. Pamiętam, że do dzisiaj mi to zdanie zostało, bo ono jako taki już bardzo stary człowiek wychowany w tym takim magii wielkich inwestycji, które miały odblokowywać miasta, zdają sobie sprawę z tego, że ludzie potrzebują czegoś zupełnie innego. Tak jest, że ludzie teraz bardziej myślą o dobrym życiu, a niekoniecznie o dobrej autostradzie? Zdecydowanie tak jest. My
My mieszkańcy chcemy mieć gdzie spędzać swój wolny czas, chcemy mieć gdzie pójść na spacer, chcemy, żeby nasze dzieci, jeżeli pójdą do szkoły, to uczyły się w bezpiecznych warunkach, w przyjaznym środowisku. Ja myślę, że te akcenty są dzisiaj bardzo przeniesione na tą jakość życia, ale to też jest tak, że akurat jeżeli chodzi o Gdynię, to przed nami jest bardzo duża inwestycja, czyli wbudowanie tak zwanej Drogi Czerwonej, łączącej całą Polskę z gdyńskim portem. To pozwoli się rozwijać tkance portowej, ale też korzystać będzie na tym Gdynia. Także akurat w naszym przypadku ta droga też jest konieczna. Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu Dziennika Gazety Prawnej na Kongresie Perły Samorządów Gdyni, a więc jest pani u siebie w tym sensie jako gospodarz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.